Monika Kubiaczyk jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście będziemy sprawdzać, jak wygląda i będzie wyglądać pogoda w tych najbliższych godzinach oraz dniach. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to też będziemy sprawdzimy. Tak, kontrolować, dokładnie. Bo chyba w ostatnich dniach nie jest najlepiej, więc warto wiedzieć, gdzie uważać na siebie i gdzie raczej unikać spacerów. W nawiązaniu do materiału w Krakowie właśnie w tym momencie mamy najgorszą jakość powietrza, co też za chwilę zobaczymy, ale tam chyba jakieś 2 godziny temu było na czerwono. Myślę, że tutaj nic się nie polepszyło, niestety. No chyba tak, niestety Kraków tutaj zazwyczaj gdzieś króluje, przynajmniej jest gdzieś w tej czołówce, jeśli chodzi o tą najgorszą jakość powietrza. A jak to wygląda, jeśli chodzi o temperaturę, czy gdzieś mamy jakieś... Tutaj lepiej, bo wszędzie porówno przynajmniej będzie. W nocy wszędzie, prawie że wszędzie popada, za wyjątkiem krańców wschodnich, także możemy liczyć na to, że jutro obudzimy się i znów będzie biało. No przynajmniej w tych miejscach, gdzie do tego czasu ten śnieg zdążył gdzieś tam topnieć albo po prostu zamienić się w błoto takie pośniegowe. Układ niskiego ciśnienia zapewni nam właśnie tę kolejną dawkę opadu nie tylko w nocy, co też za dnia. W Warszawie równe zero, jutro zachmurzenie całkowite i tak jak w nocy zacznie padać, tak w ciągu dnia możemy również liczyć na śnieg. Tak samo w Oslo, Sztokholmie i Budapeszcie. W pozostałych stolicach, jeżeli będzie padać, to będą to opady deszczu głównie na zachodzie, ale również tak jak widać na południu. Temperatura 18 stopni w Lizbonie, a po przeciwnej stronie mamy Moskwę. Tam temperatura jutro spadnie do minus 15. Sprawdzamy co w nocy. I tak jak już zdążyłam powiedzieć, na krańcach wschodnich jedynie nie będzie padać. Lubelszczyzna i Podlasie. Jednak tam też spore zachmurzenie się utrzyma. Temperatura od minus 6 stopni w Suwałkach do około minus 1 na krańcach zachodnich. Tutaj będzie ta noc najcieplejsza. W związku z intensywnymi opadami śniegu ostrzegamy kierowców. A jutro, no właściwie ten sam obrazek co w nocy. Zachmurzenie całkowite i opady śniegu. Gdzie nie popada? W Gorzowie Wielkopolskim i na ziemi lubuskiej, a gdzie możemy liczyć na niewielkie, ale zawsze przejaśnienia? Katowice i Kraków. Temperatura od około minus 3 w Suwałkach do zera, maksymalnie 1 stopnia na plusie. I tutaj też taka sama sytuacja co w nocy. Uważajmy. W kolejnych dniach powoli będzie się ocieplać. W piątek i sobotę, co prawda jeszcze na wschodzie chłodno, minus 6 stopni nawet na Podlasie. Ale już jeżeli spojrzymy na niedzielę, poniedziałek i wtorek, to widzimy, że temperatura będzie powoli rosła, szczególnie na krańcach zachodnich, tam do nawet 9-10 stopni, także jeżeli coś popada, no to będą to już opady deszczu. Warunki biometeo niekorzystne bądź obojętne i jakość powietrza, tak jak wspomniałam, okropna. W tym momencie faktycznie w Krakowie się trochę polepszyło, ale Opole bije na czerwono, to tam teraz największe zanieczyszczenie. Są gdzieś punkty, gdzie oddychamy czystym powietrzem, głównie na północy. Ale mimo wszystko jednak inne kolory królują. Tak, niż latem i wiosną. To prawda. No niestety nie wygląda najlepiej ta mapa, ale dobrze, że mamy ciebie, że to nam przedstawiasz, sprawdzasz i przynajmniej wiemy, gdzie uważać. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Monika Kubiaczyk jest ze mną. Dobry wieczór. Więc oczywiście o pogodę będziemy pytać. Tak. Dzisiaj Mikołajki, więc pytanie, czy taka prawdziwie świąteczna pogoda grozi nam w tych najbliższych godzinach? Jak najbardziej. Jak najbardziej będzie śnieżnie. Nie będzie dużo słońca, ale myślę, że ten śnieg i ujemne wartości na termometrach powinny nas cieszyć, szczególnie, że mamy Mikołajki. Mamy początek grudnia i w szczególności, że niedługo zrobi się cieplej. I wtedy będzie jedno wielkie błoto, to już za kilka dni, także faktycznie końcówka listopada, początek grudnia przypomniały nam o świętach, wprawiły nas w ten nastrój taki właśnie bożonarodzeniowo-świąteczny, ale już za kilka dni znowu powróci taka plucha jesienna. Za moimi plecami widzą Państwo Gdańsk, śniegu tam mało, właściwie w ogóle go nie widać, ale tej nocy i tam trochę popruszy. W ciągu dnia również szansa na opady śniegu w Gdańsku, w Warszawie, na południu, na wschodzie, tak naprawdę wszędzie. Zobaczmy to wszystko w naszych mapach pogodowych. To noc, widzą Państwo, że nie będzie padać jedynie na krańcach wschodnich, na Lubelszczyźnie, a także na Podlasiu. Poza tym zachmurzenie duże ze skłonnością do całkowitego i
opadami śniegu. Temperatura minus 6 stopni w Suwałkach, minus 5 w Olsztynie, w centrum minus 3, na południu około minus 2, minus 4. Na zachodzie najcieplej, tam minus 1. Zobaczmy, co będzie działo się w ciągu dnia. Pomorze Kujawy i Wielkopolska na sam początek. W tym regionie nie będzie padać jedynie w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego. Poza tym śnieg jedynie w Kołobrzegu. Deszcz ze śniegiem, ponieważ tutaj temperatura lekko na plusie. Gdańsk 0, Poznań taka sama sytuacja, w Bydgoszczy jedynie minus 1 stopień. Wiatr będzie słaby, powieje on z południa i jedynie na wybrzeżu może być miejscami umiarkowany. Północny wschód i temperatura na poziomie minus 3 stopni w Suwałkach, cieplej w Białymstoku, Olsztyn minus 1, Warszawa i Łódź okrągłe 0. Wszędzie tutaj popada śnieg, a wiatr powieje z południowego wschodu. Przenosimy się w takim razie na południe i zacznijmy od miejsca, które się wybija ze schematu, a mianowicie Kraków. Tutaj w ciągu dnia trochę przejaśnień będzie się zdarzać. Ziemia Świętokrzyska, Lubelszczyzna, Podkarpacie czy Podhale. Tu zachmurzenie całkowite. Wszędzie w tym regionie spodziewamy się śniegu. Temperatura na poziomie minus 1, maksymalnie 0. Dolny Górny Śląsk oraz Ziemia Lubuska. Tutaj temperatura bardzo wyrównana, okrągłe 0. Nie popada jedynie w okolicy Zielonej Góry. Poza tym Wrocław, Opole, Katowice spodziewamy się tutaj śniegu. Jedynie w Katowicach w ciągu dnia niebo będzie się przejaśniać. Nieco chłodniej w najbliższych dniach będzie cały czas na krańcach wschodnich. Minus 5, minus 6 stopni. Cieplej zacznie powoli robić się na zachodzie i to tak dość konkretnie, ponieważ już w przyszłym tygodniu właśnie w okolicy Wielkopolski, Zielonej Góry czy Pomorza Zachodniego spodziewamy się temperatury na poziomie nie minus 9, a niestety 9-10 stopni. No smuci nas to, bo zbliżamy się do świąt, a temperatura zamiast spadać niestety rośnie i taka jesień nam się przypomina w tym najgorszym wydaniu. No właśnie, czyli nie ma się co przyzwyczajać do tego białego puchu, bo za chwilę on zamieni się w czarną pluchę. Niestety. No ale miejmy nadzieję, że jeszcze do końca tego tygodnia będzie na pewno biało i świątecznie. W przyszłym tygodniu to już się będziemy martwić wtedy. No ten świąteczny tydzień jeszcze ma szansę się odbić, ma szansę się naprawić, więc na to oczywiście będziemy liczyć i na to, że te długoterminowe prognozy też będą dla nas łaskawe pod tym względem. Dokładnie. Monika Kubiaczyk, bardzo Ci dziękuję za tę prognozę. Monika Kubiaczyk jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście będziemy sprawdzać prognozę pogody. Ja zapamiętałam sobie jedno. Jeszcze w tym tygodniu zimowa pogoda, ale w przyszłym już plucha. Dobrze zapamiętałaś. Wszystko się niestety zgadza, bo chyba wszyscy byśmy woleli, żeby ta temperatura lekko na minusie cały czas przynajmniej do świąt była. A tu niespodzianka. Na plusie i to nie lekko, tylko konkretnie 8, 9, nawet 10 stopni na zachodzie. To już w przyszłym tygodniu. Ale my o tym, co dzisiaj, jutro, a także w najbliższych kolejnych dniach, dzisiaj w nocy popada śnieg, jutro też tego śniegu będzie sporo i tak do końca tego tygodnia. U nas śnieg, gdzie jeszcze popruszy, na przykład w Budapeszcie i w Bukareszcie. W pozostałych stolicach raczej deszczowo, szczególnie na zachodzie kontynentu. Temperatura około właśnie zera w Warszawie. Najcieplejszą stolicą będzie Lizbona, tam 18, a najchłodniejszą Moskwa minus 15. Bardzo mroźno. U nas w nocy nawet takiej temperatury nie będzie. Najchłodniej w Suwałkach, tam minus 6, na południu około minus 4, minus 3 stopni, a na zachodzie najcieplej minus 1. Wszędzie popada, za wyjątkiem Lubelszczyzny i Podlasia. Ale za to w ciągu dnia już tych opadów będzie o wiele więcej. Wracając do nocy, oczywiście proszę uważać, opady będą marznące w wielu miejscach. Sytuacja na drogach będzie nieciekawa. Jedynie na wschodzie dobre warunki do nocnej jazdy. Tak wygląda najbliższy dzień, czyli czwartek, niezbyt obiecująco, ponieważ wszędzie zachmurzenie całkowite, przejaśnienia jedynie na Górnym Śląsku i w Małopolsce. No, z plusów śnieg, którego w najbliższym czasie już raczej nie zobaczymy. Wszędzie popada, za wyjątkiem Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Temperatura na poziomie minus 3, zera w centrum i około 1 stopnia na wybrzeżu. Tu będzie najcieplej. Ostrzeżenia związane oczywiście z tymi opadami deszczu, ale w Kołobrzegu deszczu ze śniegiem. Uważajmy, co w kolejnych dniach.
Wspomniałam ocieplenie, ale jeszcze nie do końca tego tygodnia. Będzie chłodno. W piątek około minus 5 zera, w sobotę minus 6 1 stopnia. Wszystko zacznie się od niedzieli. Tutaj już widzimy wzrost temperatury nawet na wschodzie. Już nie minus 6, a minus 2. Za to w poniedziałek i we wtorek już wszędzie na plusie, na zachodzie nawet 9-10 stopni. No i też deszczowo powróci taka jesienna, deszczowo-pochmurna aura. Warunki biometeo niekorzystne. Jedynie na krańcach zachodnich, tam gdzie ominie śnieg, tam obojętne. Jakość powietrza jeszcze na koniec, ta niestety bardzo, bardzo zła. W Opolu już od kilku godzin najgorsza. Czystym powietrzem oddychamy między innymi na północy, ale również w Warszawie ta jakość powietrza nie jest zła. Całe szczęście. No, te prognozy w tych ostatnich dniach, godzinach, no, nie wyglądają najlepiej. Niestety. Jeśli chodzi o jakość powietrza i te przyszłe dni, ale miejmy nadzieję, że może jeszcze coś tam się dobre poprawi. Nastawienie się przyda po prostu. Na pewno się przyda. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia.